Uważam, że rynek krypto na przestrzeni najbliższych półtora roku do dwóch lat będzie to rynek, który potencjalnie da najwięcej zarobić inwestorom. Jeżeli spojrzymy na odczyty PMI w Niemczech czy we Francji, no to widzimy, że one są recesyjne, czyli znacznie poniżej 50 punktów. Tak więc no, około 70% mojego, moich aktywów, 65-70% to są nieruchomości. Jest też ekspozycja na rynek krypto. Aktualnie to jest około 5% mojego, mojego kapitału. No, liczę na to, że, że przez najbliższe półtora roku ta, ta proporcja się, się zmieni na korzyść krypto po, po sporych wzrostach. Jeżeli interesują Ci kryptowaluty, inwestycje i budowa finansowej niezależności, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Paweł Szpakowicz Inwestor, przedsiębiorca i analityk rynków finansowych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaką masz perspektywę na aktualną sytuację makroekonomiczną oraz rynki finansowe? No te dwie rzeczy nie zawsze idą ze sobą w parze. W, w długim terminie, owszem tak, ale są rozbieżności czasowe. Jeżeli chodzi o perspektywę taką makro na rynkach finansowych, no to zapow ostatnie zapowiedzi FEDU. O pivocie, na który już tak długo czekamy, mogą mocno już chyba namieszały na rynkach finansowych i wlały w serca inwestorów dużo optymizmu. A co za tym idzie, ich pozycje gotówkowe zaczynają topnieć i one są przelewane na, na rynki kapitałowe. A co za tym idzie, następuje, następują kolejne zakupy akcji. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację makro na jeżeli chodzi o taką sytuację stricte gospodarczą, no to tutaj sytuacja jest troszeczkę mniej pozytywna. Jeżeli spojrzymy na odczyty PMI w Niemczech czy we Francji, no to widzimy, że one są recesyjne, czyli znacznie poniżej 50 punktów. Więc z jednej strony mamy taką, taką recesję, która się do nas zbliża już od tych ładnych paru lat i teraz po raz kolejny, tak jakby nam zagląda w oczy, szczególnie w Europie. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to te odczyty różnego rodzaju um, Wskaźników są rozbieżne. Jeżeli chodzi o rynek pracy w Stanach Zjednoczonych, no to on jest bardzo, bardzo dobrze. Wygląda. Mamy prawie pełne zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, niektóre wskaźniki też sugerowałyby recesję. No, i jak zwykle jesteśmy w, w roz, takim rozkroku. Z jednej strony są pozytywne dane, które świadczą o tym, że rynki powinny rosnąć, a z drugiej strony cały czas mamy jakieś zagrożenia z szeroko pojętego rynku gospodarczego. Więc no, nie jestem w stanie przewidzieć zachowania rynków w skali makro, takiego w 100%, no ale możemy rozważyć te dwa scenariusze. No, chciałem właśnie nawiązać jeszcze trochę bardziej do tej recesji, no bo właśnie wiele danych wskazywało, że ona przyjdzie w tym roku, wielu analityków jej się spodziewało, no a recesji jak nie było, tak nie ma. Czy możesz powiedzieć jeszcze trochę więcej o tym, jakie scenariusze rynek wycenia właśnie na 2024 rok, jeżeli chodzi o temat właśnie recesji? No na chwilę obecną rynek wycenia recesję, to że ona może nadejść, a przynajmniej Fed może na nią zareagować. I znowu powracamy do takiej, do takiej narracji, którą mieliśmy przez ostatnie lata. To znaczy, im gorsze, gorsze wiadomości z szeroko pojętej gospodarki, tym lepiej dla rynków finansowych, bo jeżeli ta, te odczyty recesyjne będą się pogłębiać, no to Fed będzie jeszcze bardziej zmieniał swoją politykę. Będziemy mieli większą płynność na rynku z jednej strony, czyli wpompowywanie nowych środków, z drugiej strony. Będziemy mieli obniżanie stóp procentowych. No i oczywiście przyszły rok to jest rok wyborów w Stanach Zjednoczonych. No i historia nam pokazuje, że w, w czasie roku wyborczego no, recesje są rzadkim, rzadkim zjawiskiem, ponieważ urzędująca no, administracja dąży do tego, żeby, żeby takiej takowej recesji nie było, bo to był niemożliwiło wybór ponowny na reelekcję urzędującej administracji. No, tak więc mamy z jednej strony te złe, potencjalnie złe dane z szerokiej gospodarki, co się de facto może przełożyć na dobre wieści dla rynków finansowych. No i taki kolejny paradoks, właśnie świata finansów i świata realnej gospodarki. A jak rynek odebrał ostatnią decyzję Fed i komunikat o stópach procentowych? Tak, jak mogliśmy się tego spodziewać, czyli pozytywnie, czyli y, mieliśmy automatyczne wzrosty na SP 500, na, na, na wszystkich praktycznie wskaźnikach. No i kwestia, kwestią sporną jest to, czy ta tendencja będzie kontynuowana, czy rzeczywiście te złe wieści y, przełożą się rzeczywiście na złe y, wyniki na rynkach finansowych. No, na to będziemy musieli poczekać. Jak aktualnie wygląda Twój portfel inwestycyjny w podziale na wszystkie klasy aktywów? No to jest bardzo, bardzo duży nawiz nieruchomościowy, ponieważ przez no, ładnych kilkanaście lat swoje nadwyżki finansowe lokowałem w nieruchomościach i nie za bardzo chcę się pozbywać tych nieruchomości, które już mam od kilku, kilkunastu lat. Tak więc, no, około 70% mojego, moich aktywów, 65-70% to są nieruchomości. Mniej więcej 25% stanowią szeroko pojęte surowce, przez co rozumiem głównie akcje spółek wydobywczych i powiązanych z energetyką na rynkach w Nowym Jorku, Toronto i, i, i Sydney. To główne, główne destynacje moich, moich inwestycji, czyli spółki, które są notowane na giełdzie w Nowym Jorku, Toronto i, i właśnie w Australii. No, i oczywiście jest też pozycja w fizycznych metalach, ona głównie poprzez instytucje, które z, świadczą tego typu usługi. Jest też ekspozycja na rynek krypto. Aktualnie to jest około 5% mojego, mojego kapitału. No liczę na to, że, że przez najbliższe półtora roku ta, ta proporcja się, się zmieni na korzyść krypto po, po sporych wzrostach. Jeżeli chcesz zacząć inwestować na rynku surowców, lub dowiedzieć się o inwestycjach na nim więcej, zapisz się na bezpłatny kurs Pawła, który dla ciebie przygotował. Ten wprowadzi cię do rynku surowców, abyś wiedział, jak na nim zarabiać. Link znajdziesz pod tym filmem w miejscu na opis. Ostatnia nasza rozmowa miała miejsce w sierpniu. Powiedz, jakie dwa, trzy najważniejsze wydarzenia na rynku uranu wydarzyły się w tym czasie i jak wpłynęły na jego ceny? Na rynku uranu dzieje się bardzo dużo. Bardzo dużo, szczególnie jeżeli porównamy aktualną sytuację z ostatnich dwóch lat względem w porównaniu z, z, poprzednimi, z poprzednią dekadą, gdzie tych newsów było bardzo niewiele, a, a, a tym bardziej bardzo niewiele było pozytywnych. Tymczasem w dzisiejsza sytuacja to są codziennie nowe, bardzo pozytywne newsy dla, dla rynku uranu, czyli przedłużanie życia kolejnych elektrowni. Zapowiedzi budowy nowych, rozpoczynanie budowy nowych, no i przede wszystkim zmiana, zmiana nastawienia, szczególnie w świecie zachodu, jeżeli chodzi o podejście do energetyki, energetyki jądrowej. Ale no, z punktu widzenia inwestycyjnego, to co jest najważniejsze, to cały czas zacieśniająca się sytuacja podażowo-popytowa. To dlaczego w ogóle jestem na rynku uranu? To, że cały czas dużo więcej uranu konsumujemy niż produkujemy, no i ta sytuacja wcale się nie zmienia. Owszem, powoli wchodzi nowa produkcja, nowa produkcja, która mogła być uruchomiona, ale to jest tylko kilka milionów funtów produkcji rocznej więcej, tymczasem deficyt roczny cały czas wynosi kilkadziesiąt milionów funtów. Tak więc, jeżeli chodzi o rynek uranu. Tak, e, fundamentalnie nic się nie zmieniło, czyli cały czas e, dominuje e, deficyt e, produkcji względem konsumpcji, więc to, co jest najważniejsze, rozpoczęliśmy nowy cykl kontraktowy. To, co jest bardzo ważne, to co wyznacza cykle e, koniunkturalne na rynku uranu, to to, co właśnie mamy na rynku krypto, czyli mamy te cykle czteroletnie związane z halvingiem. E, jeżeli mielibyśmy to odnieść do rynku uranu, to mamy cykl kontraktowy, no i po 10 latach, gdy kontraktowali. Odbiorcy ostatecznie kontraktowali no, około 50%, a nawet mniej tego, co konsumowali. Teraz mamy pierwszy rok po, dziś, po, ponad, po, po ponad 10 latach, dokładnie po 11 latach, gdy zakontraktujemy być może w tym roku już więcej uranu niż konsumujemy. No ale te kontrakty powyżej konsumpcji, one będą jeszcze miały miejsce przynajmniej przez 4-5 lat. No i to jest właśnie ten okres, gdzie, gdzie w poprzednich cyklach na uranie mieliśmy hossę, No i taka chossa analogiczna prawdopodobnie będzie miała miejsce teraz. Czy w związku z tym modyfikowałeś jakoś w ostatnim czasie swój portfel inwestycyjny właśnie, jeżeli chodzi o uran o spółki uranowe? Jeżeli chodzi o same spółki, to nieznacznie. Yy... Po sporych spadkach na Global Atomic udało mi się trochę dokupić te, tej jednej spółki właśnie po tych spadkach, po zamieszaniu geopolitycznym nazwijmy to w Nigrze. No i na przestrzeni ostatnich miesięcy też zwiększyłem swoją alokację, jeżeli chodzi o fizyczny uran. Część po prostu po swojej pozycji gotówkowej przeniosłem do fizycznego uranu, traktując to jako taką pozycję gotówkową, która rośnie. No i okazała się to bardzo dobra decyzja, bo uran fizyczny na przestrzeni ostatnich, ostatnich powiedzmy pół roku urósł o ładnych kilkadziesiąt procent, więc bardzo dobra decyzja i uważam, że ta decyzja... Nie zamierzam tego zmienić. Uważam, że siedzenie w fizycznym uranie jest to relatywnie bezpieczne rozegranie. Mniejsza szansa na bardzo duże wzrosty, ale bardzo stabilny wzrost na przestrzeń najbliższych miesięcy. Tego się spodziewam. Co myślisz aktualnie o rynku kryptowalut i jak się na nim pozycjonujesz? No... Nie będę tutaj oryginalny, uważam, że rynek krypto na przestrzeni najbliższych półtora roku do dwóch lat będzie to rynek, który potencjalnie da najwięcej zarobić inwestorom. No niestety to nie jest rynek klasyczny, nie ma tutaj takiego fundamentalnego, poda fundamentalnego podaży i popytu. No jesteśmy, jesteśmy narażeni na jakieś tam pojedyncze yy, Decyzje polityczne, które mogłyby bardzo, bardzo mocno wpłynąć negatywnie na wyceny aktywów krypto. Tak więc moja ekspozycja na rynek krypto jest ograniczona, bo mam do niego ograniczone zaufanie. Co nie zmienia faktu, że uważam, że jest bardzo duża szansa. Myślę, że 90 parę procent na to, że będziemy mieli kolejny cykl i. I uważam, że, że będę osiągnął bardzo fajne zwroty na tym rynku przez najbliższe półtora do dwóch lat. Wiele osób może cenić Twoje zdanie na ten temat, więc dopytam: Czy jeżeli na ten moment pojawiłaby się na rynku kryptowalut korekta rzędu 20-25-30%, czy będziesz dokupować? E no, tak się składa, że tak, ponieważ nie mam pełnej alokacji, jak, jak, jaką bym chciał uzyskać na rynek krypto. Pozostało mi jeszcze właśnie te kilkanaście, dwadzieścia parę procent, które chciałem ulokować. No, niestety nie wszystko kupiłem na no, w tym idealnym momencie, czyli powiedzmy w granicach 20 tysięcy, bo takie miałem wejście w BESSie. No, oczywiście udawało, udało mi się kupić część po, po 16-15 z kawałkiem, ale tak naprawdę średnia to jest w granicach 20 tysięcy dolarów za bitcoina, bo no, nie ukrywam, zdecydowana większość moich, moich środków aktualnie w krypto to jest bitcoin, troszeczkę etera, no i kilka takich alokacji na wczesnym etapie. Więc wracając do, do, do Twojego pytania, tak, jeżeli no generalnie planuję jeszcze zwiększyć swoją ekspozycję o te kilkanaście, może dwadzieścia parę procent, jeżeli będziemy mieli jakąś fajną przecenę, no ostrzę sobie na nią zęby. Jakie dwie książki poleciłbyś młodej, na przykład, dwudziestoletniej osobie, która chciałaby zacząć edukować się w temacie rynków finansowych i inwestycji? Okej, okay. to tutaj może byśmy na zasadzie kontrastu bym polecił z jednej strony biografię Jesse'ego Jesse Livermore'a, czyli najbardziej znanego spekulanta w historii chyba. Czyli z jednej strony może być to, mogą być to wspomnienia gracza giełdowego, książka, którą się świetnie czyta jak powieść sensacyjną. Z drugiej strony może być to Plunger Boy, czyli taka bardziej już wnikliwa biografia tejże właśnie fascynującej postaci a z drugiej strony bym polecił komuś biografię Warrena Buffeta. Tych biografii jest sporo, między innymi jest taki polski, pol, polska, polskie wydanie śladami, śladami Warrena Buffetta bodajże, Czytałem chyba ze trzy biografie Warrena Buffetta, też zahaczające o, o innych, przede wszystkim o Benjamina Grahama, który, który w 90% można powiedzieć, że był nauczycielem, z niego w 90% czerpał Warren Buffett. Więc z jednej strony takie inwestowanie klasyczne, długoterminowe w wartość, z drugiej strony najsłynniejszy w historii spekulant, którego życie jest fascynujące, ale, ale ostatecznie nie kończy się dobrze. Więc ja jestem zdecydowanie z tej szkoły Bafetowskiej. nie jestem spekulantem, nie lubię krótkich rozegrań, nastawiam się na wieloletnie albo kilku przynajmniej jeżeli nie kilkunastoletnie rozegranie w moim mojego, tak powie, moich inwestycji na rynku surowcowym no z drugiej strony też nie ukrywam pociąga mnie pociąga mnie przynajmniej tak intelektualnie bo nie mam nie mam inklinacji do hazardu ale intelektualnie jak najbardziej pociąga mnie pociągają mnie rynki finansowe i to co, to, co się za nimi kryje więc przynajmniej czytanie o, o takich no, dużych dokonaniach, ale też dużych porażkach, myślę, że jest inspirujące dla każdego potencjalnego inwestora. Powinniśmy wyciągnąć, myślę, odpowiednią lekcję, zarówno z historii najsłynniejszego tradera w historii, jak i naj, najlepszego inwestora w historii. Jakie wyniki na swoich inwestycjach wygenerowałeś w 2023 roku? No, 2023 rok jest lepszy niż 2022, bo szczególnie na rynku surowców mieliśmy korektę. W tym roku, jeżeli chodzi o mój rynek akcyjny, no generalnie mój rynek akcyjny opiera się o rynek spółek surowcowych, więc tutaj mam około 35% na plusie w tym roku. Tak na spokojnie, jeżeli chodzi o sam rynek uranu, no to on dał nawet lepsze zwroty, bo no, w druga połowa roku 2023 była bardzo dobra dla rynku uranu. Co nie zmienia faktu, że uważam, że jest jeszcze bardzo duży potencjał do wzrostów na przestrzeni najbliższych kilku lat. Mieliśmy, teraz ostatnio mieliśmy taką fajną sytuację na fajną. Ja jestem udziałowcem, więc teoretycznie powinienem że być niezadowolony z sytuacji na, na takiej spółce Franco Nevada. To jest spółka typu royalty, moim zdaniem najlepsza jakościowa spółka, jeżeli chodzi o wydobycie, powiązana z wydobyciem złota. No i ona na przestrzeni ostatnich, ostatnich praktycznie dwóch miesięcy po zamieszaniu w Panamie, po strajkach związanych z no, z niezadowoleniem miejscowej społeczności. Franco Nevada straciło około 40% swojej wartości i potraktowałem to jako świetny moment do zakupu. Tam oni mają, to jest bardzo fajna spółka, zdywersyfikowana na całym świecie, ale ich taka pojedyncza, największa operacja to jest udział w, w takiej kopalni na, na terenie Panamy. No i oni, ta wartość to jest około 15% wartości. Franco Nevada. Przełoży, zamieszanie na terenie Panamy przełożyło się na spadki 40% na całej spółce, no więc to był świetny moment do zakupu, więc tutaj zwiększyłem znacznie swoją ekspozycję. Tak więc, z jednej strony, duże wzrosty na, na uranie, inne spółki różnie, a w przykład Franko Nevada potraktowałem jako, jako doskonałą okazję do zakupu, więc z jednej strony powinienem być niezadowolony z tego, że spółka, którą posiadam, znacznie straciła na wartości, z drugiej strony bardzo się cieszyłem, bo zdecydowanie zwiększyłem swoją alokację w tej spółce. Natomiast jeżeli chodzi o krypto, no to tak jak wspominałem, główna alokacja to jest Bitcoin, trochę Ethera, więc tutaj jestem około 100% przynajmniej na tym na tym na tej części portfela, którą trzymałem już od, od, poprzedniego, od poprzedniego cyklu. Nie ukrywam, dokonałem zakupów na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy dodatkowych, więc nie mam 100% zwrotu w tym roku. Mam około pewnie 60-70%, ponieważ no, ta średnia cena zakupu nie jest aż tak dobra, jak, jakby była, gdybym trzymał tylko te krypto, które miałem w, z poprzedniego cyklu. Więc tutaj jestem generalnie bardzo zadowolony. I liczę na to, że jeszcze troszeczkę zwiększę swoją ekspozycję w perspektywie najbliższego półtora roku. Czego z Twojej perspektywy możemy spodziewać się po rynku surowców w 2024 roku? Okej, okay, rynek surowców to bardzo szerokie pojęcie, ponieważ mamy różne klasy aktywów w surowcach. Jeżeli chodzi o, o uran, to. Jestem głęboko przekonany, że będziemy cały czas mieli y, tendencję do rosnącej ceny uranu, ponieważ no, i mamy klincz podażowo-popytowy i, i to, o czym mówię, od praktycznie trzech lat y, teraz zaczyna się dosyć mocno realizować. Cały czas mamy wzrosty, oczywiście y, z, przeplatane jakimiś korektami, ale tendencja jest zwyżkowa, i tej tendencji zdecydowanie spodziewam się w 2024 roku, jeżeli chodzi o y, fizyczny uran. Jeżeli chodzi o spółki, no to one mają sporo do nadrobienia względem ceny samego uranu. Oczywiście po drodze spodziewam się różnego rodzaju zawirowań i korekt, ale na przestrzeni roku spodziewam się, że wyceny spółek wydobywczych, jeżeli chodzi o uran, będą wyżej na koniec 2024 roku. Czy to już będzie ten rok, rok przełomowy? Nie wiem, ale tendencja moim zdaniem długofalowa jest tylko w jedną stronę. Jeżeli chodzi o rok 2024, to uważam, że będzie to dobry rok dla e, rynku złota i srebra. E, potencjalnie, właśnie te dwa metale szlachetne powinny bardzo mocno zyskiwać na, w otoczeniu e, malejących stóp procentowych, ponieważ no, te wysokie stopy procentowe i wysokie zwroty z. Z obligacji amerykańskich powinny odstraszać potencjalnych inwestorów od rynku metali szlachetnych. Tymczasem no, w rok 2023 pokazał bardzo dużą siłę na metalach szlachetnych. No i gdy tendencja, jeżeli chodzi o stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, się odwróci rzeczywiście, no to wtedy to powinien być bardzo duży sygnał dla, dla wydobywców, znaczy dla całego rynku złota i srebra, a szczególnie dla wydobywców y, tychże metali, ponieważ no, spółki wydobywające złoto i srebro. Są bardzo nisko wyceniane względem samej wyceny metali. Natomiast jeżeli chodzi o rynek miedzi i ropy, to też takie dwa rynki, które, którym bardzo mocno się interesuje. Tutaj sytuacja jest bardzo mocno uzależniona, właśnie od wspominanej w poprzednio sytuacji gospodarczej na całym świecie, bo te dwa dwa surowce są bardzo podatne na sytuację gospodarczą. No i tutaj Spodziewam się sporych zawirowań i być może w 2024 roku pojawią się właśnie doskonałe momenty na to, żeby zwiększyć swoją ekspozycję, właśnie, czy to na rynek ropy, czy, czy przede wszystkim na rynek miedzi, na który, na który czaję się ostrze sobie zęby od, od długiego czasu, ale cały czas czekam na taki dogodny moment, żeby właśnie zwiększyć swoją alokację na wydobywców miedzi. Dziękuję, Paweł. Dzięki bardzo.